Słuchajcie, poinstalowałem wszystkie aktualizacje wymagane i teraz sobie aktualizuję z 23.0 chyba 4 do 23.10. Zanim to się stanie, to wam jeszcze pokażę parę fajnych rzeczy. Zobaczcie sobie tutaj. Ile my tego mamy? 50 GB RAM-u, a było 48. Mamy tutaj, łącząc oba procesory, mamy 9 rdzeni, 24 wątki. Więc mega stos dosłownie. Dobra, rozpocznij aktualizację, to za chwilę. Jeszcze chcę wam pokazać informacje. A informacje są bieżące. Co za monstrum? Dosłownie. Mamy Ubuntu HPZ 600. O, tak będzie lepiej wam widać. I mamy Intel Xeon E5 645 i mamy 24 wątki. Mamy Nvidia NV98 sterownik i Radeon Pro W6400. 1,5 TB dysku, Ubuntu 20, no i tak, 64 Wayland. No i najnowszy wersja, najnowsza jądra Linuxa 6 coś. Uwierzę, ty mnie nie połącz. No i chciałem wam po to pokazać, bo teraz będą niezłe jaja. Przeprowadź aktualizację. No i dobra, aktualizujemy sobie systemik. Powiem wam tak. Wi-Fi działa, Bluetooth działa bez problemu. No to jest fajne. Na razie nie wychwyciłem żadnych problemów z niczym. Wszystko mi chodzi dobrze. Jak to zazwyczaj na starym sprzęcie bywa, wszystko dziwnie chodzi dobrze. Na nowszym sprzęcie by się kopało pewnie. Trochę to zajmie. Ale właśnie po to wam chciałem to pokazać, żebyście sobie zobaczyli, że naprawdę stare komputery nie gryzą. To nie jest taki złom, bo powiem wam szczerze, to przegania to nawet mój obecny komputer, który mam. Tak, ta stacja robocza go przegania pod względem stabilności i bezproblemowego działania ze wszystkim. Obecnie system zużywa 2,5 GB pamięci RAM z 50 GB. Rozumiecie to? Praktycznie zero zużycia czegokolwiek. Obciążenie procesora to jest ledwie nawet 20%. Wiadomo, że coś tam sobie będzie mielił. No ale ludzie, bez jaj, skoro Windows wam obciąża w huk procesor niektórym, jak pokazujecie na poradach komputerowych na Facebooku, to zobaczcie, ile mi zużywa dosłownie Linux, praktycznie nic. I to jest właśnie zaleta Linuxa nad Windowsem, że czego byście tu nie robili, to praktycznie to będzie chodzić. A to mamy jeszcze pamięć RAM, jak powtarzałem się, ECC z automatyczną korekcją błędu w czasie rzeczywistym. Jeżeli specjalnie tego systemu nie zawieszę, to on nie ma prawa w ogóle się zawiesić. A jeżeli mi nie wierzycie, to sobie poczytajcie. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Więc stacja sobie radzi zarąbiście, mogę powiedzieć. Piękno koloru. Trzymajcie się. Powiem wam się, trzymajcie się. Jeszcze to kupę zajmie czasu.